tego nie można. Przecież ja w butach nie wejdę do wody. A dlaczego? Gdybym ja była chłopcem, to bym za dziewczyną skoczyła nawet do studni. Ja także, ale bez butów. Ba, jak ci buty milszą z Salusa, to obejdź się smacznie. Marsza grają. A ty nie wiesz przypadkiem jakiego? Taniec motyli. Serwus! Smacznego, serwus. Przyniosłam ci obiad. Zocha musiała wyjść od rana, więc ją zastępuję. To świetnie, bo jestem głodny jak wilk. Żeby ci tylko smakowało, bo to ja gotowałam. A, wyobrażam sobie, jaki to będzie specjał. Karol! Obiad! Wiem, że obiad, ale co? Losoś wiślany z koperkiem, jędyk z buraczkami? Kapuśniak na wędzące. Jak na wędzące, to już walcuję, już.
wiem. Uczucie ładne i odpowiedzialne. Ale żeby z tego powodu regularnemu szwagrowi obiadu, czyli konsumpcji odmawiać, to nieładnie. Nawet można powiedzieć fe. A ty nic, tylko ciągle myślałbyś o jedzeniu. Jeść, jeść, jeść. Nie, 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 kwiatynty pójdę wąchać. Odchudzać się będę dla waszych przydem. Churysa, bajadera czy murarz. Chłop związowy jest i swoje spożycie wymagam. Bo cię muszę coś obchnąć, nie? Kiełbasą. Inteligentny kapuśka. Dużo masz jeszcze? No, tylko ten obręby. No to się pospiesz, bo dochodzi czwarta. Dobra. Alem się spracowała. Patrz, nasze kobiety. Cię nie jest piękne. Faktycznie tak. Halineczko, pomóż mi. W tej chwili. No masz trzy. Tylko równiutko. Karolu, naprawdę go pochwalił. No, jeszcze jak. Ale nie tylko nasz architekt, ale ten inżynier, co zwiedzał budowę. To z pół godziny stali przy Janku i nie mogli się napatrzyć, jak ten chłopak pracuje. Słyszysz, Zocha? Podziwiali. Z oczu mu patrzy, że chłopak zdolny i robotny. No zaraz. Co, tu już nic nie zostało? No patrzcie go, no trzy kubki kawy pił, jeszcze mu mało. Wiecie, moi drodzy, zamiast pleć głupstwa i obiadać się, chodźmy się lepiej przejść. Świetna myśl. Taki ładny. No, no ruchu. Jaki leniuchu? Kochany leniuchu. No tak, to co innego. No. Co? Co ci? Zosiu, co ci niedobre? Czemu? Nie domyślasz się? Porany. Słyszycie? Zajca mnie zrobiła! Zośka! Sobie stąd pójdziemy, co? Dobrze, chodźmy. No masz napis. No co? Lepiej ci już. Zocha, ty nie masz pojęcia. Wierzyć mi się nie chce, że będziemy mieli syna. Bo na pewno będzie chłopak. Zobaczysz, jak dwie krople wody podobny do mnie. Też byłem śliczne dziecko. Jak aniołek. Janku, wydaje mi się, że przed chwilą o coś mnie pytałeś. Ja?
Nie przypominam sobie. To szkoda. Pytałem, czy wiesz, jak bardzo cię kocham? U wróżki nie byłam, a ty mi tego jakoś poznać nie dajesz. Masz rację. A teraz wiesz? Teraz to już wiem, no ale to co najważniejsze. Co najważniejsze? Kiedy dasz na zapowiedzi? Ja bym chociażby jutro dał. Ale widzisz, musimy się liczyć z groszem. Parę złotych mam już na książeczce. Ja też. Ale to jeszcze wszystko mało. Sądzę jednak, że na jesieni będziemy mogli sobie urządzić ani wtedy. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Jeszcze 4 miesiące. Była na oliwić, żeby bez cały tydzień nie skrzypiało. Forsa jest. Jak tylko zobaczyłam ten materiał. Dla klientki, to ty się tak nie starasz. To ty śliczny kołnierzy. Muszę się swemu chłopcu podobać. Któremu? Wiadomo, Jankowi. Patrz, Zocha, jak mi będzie w niej do twarzy. Popatrz, popatrz, jaka to się z niej dama zrobiła z pazurami. No, no. Umówiłam się z Jankiem na wieczór. Idziemy do kina. Do kina? 47.11. Tak. Jeszcze 45, 2 złote. Wiem. I 2 złote jeszcze, panie kasjerze. O, 11, tak. Dziękuję bardzo. Co się panu tak spieszy? Umówiłem się z moją dziewczyną. Idziemy do kina. A? Do widzenia, dziękuję. Mam fortę, braci, co idę ty? Do domu. O, chłopaki, cześć. Cześć! To będzie na komorne. To dla Sochy na życie. To będzie na papierosy. A 6 złociaków wolne. Na rozrywki kulturalno-gastronomiczne. Na jednego. No. Alkohol jako taki potępiam, ale żeby tak stąpić na jednego przy sobocie, może bym się dał namówić. Serwus! O, panie majstrze, jest Zaraz. Janek. Idę, już. Janek, chodź w te nasze towarzystwo. Do, Janek, idziemy, co? Do domu. Chodź, na obiad. Dobra, idziemy. Nie, słuchajcie, ja naprawdę muszę iść do domu. No faktycznie w domu czekają. No to czekają, no to poczekają. Czy... No kiedy nie mogę. No bądźcie mężczyzną. Co to dzisiaj, nie sobota? No Jasiu, no. Faktycznie na jednego wstąpić nie ma szczęścia. Ale Halina czeka. To jest sobota, no jeden i już. Słuchaj, to no, już dobra. Chodź machnie po jednym kielichu i wychodzimy. Jedna czysta i do domu. No i przecież no co wam nie będzie. Servus Karol! U nich jasko nam w starszym wieku, majster! Servus! No co wy tu tak pod bufetem stoicie jak te jeziority? To ten młody człowiek to jest szwagier Kwiatkościak. A, wiem. Widziałem jego robotę. Bardzo dobry pracownik. Ma majster tak gadu, trzeba dalej. No, panie Blondyn, 4 głębsze. Już się robi. Nie, przepraszam, 3 ściemniaki, 1 małolet. Jest, tak jest. No, to majster, no, to odjazd. Serwus, Jasiu. Proszę panu, 5 zakryta.
bufecie. No to tak, będziemy przy tym bufecie stali aż do śmierci, jak te żywe posągi. No faktycznie, no, przy stoliku byłoby wygodniej i zdrowiej na nogi, nie? To panno Felciu, cóż to panna Felcia żałuje nam kawałeczka stolika? Ja żałuję? Proszę bardzo, niech panowie siadają. Panowie siadają, proszę nami, dobrze. Hej, chodź. Czysta czy wyborowa? Niech będzie czyściocha. Ale niech, że się panna Felcia nie rzuca, bo i tak nie puszczę, dopóki nam panna nie powie, co dostaniemy na zagrychę. O. A może sałatka z pomidorów? Nie, tam sałatka z pomidorów. To zagrycha jest dobra dla psi niewieście. My musimy coś solidniejszego obchnąć, nie? A to ogórek małosolny. Faktycznie. Ogórek jako taki owoc pożywny i w smaku delikatny. O, widać, że pan majster z salonowym wykształceniem. Racjonalny w doborze produktu. Co tam u was w domu? Jak żona? Ale dziękuję. Niedługo zostanę ojcem. No i co, i nic nie mówi? Zdrowie przyszłego obywatela. Żeby chłopak miał bogatego ojca. Piwa, styk. Przepraszam bardzo, ja muszę już iść. Jasiu. No, Halina czeka, przecież wiesz. No co, że ty jestem grzebieniem po wątróbce czesany? Wariata strugałeś? To majster się do nas dosiadł. Ciebie pochwalił, flachą nas zaszczycił, a ty co? Małoletniego pętaka będziesz odstawiał? Tyś bracie jeszcze piechotką pod stołem chodził, jak pan majster takie stoły budował. Opanuj się, bracie, bądźcie dla pana majstra troszeczki retrospektywny. Która godzina? 7:40. Może im się przytrafiło co złego? Nie martw się, moja droga. Na pewno ich wyciągnęli na wódkę. Na wódkę, kiedy my czekamy z obiadem. Trudno. Czasami trzeba być wyrozumiałą. Tak, wyrozumiałą. Kiedy on woli wódkę jak mnie. Mieliśmy iść do kina. Proszę. O rany, Jasiu, trunek marnujesz. No Jasiu, uważaj się, no. Przepraszam. Bo jak brylant upuścisz, to go jeszcze można podnieść. A jak jedna kropla spadnie, to już przepadła raz na zawsze. Proszę. No. Marzeń szarych snów. Przestańcie, że palić! Jak się zaleje, to się wygłupia. Panie, najmłodszy, panie. Szczelika jednego, proszę. Znowu się uchlał, o Boże! Komorne niezaplacone, dzieciaki bose i obdarte, a ty znowu wszystko przechlałeś! Ty lajdaku ty! Ruszaj! Odejdź, babo! Człowiek się bawi! No, trudno, jak mówisz, że się bawi, to się bawi. Pijakom się nie wolno sprzeciwiać. Niech się bawi. Niech się bawi. Niech się bawi. Panowie, jeszcze 6 złotych się należy. Co? Ile? 6. 6 złotych zaraz. 6. Jasiu, przepraszam. Dzieci w wieku poborowym i rybki głosu nie mają. Myśmy prosili i my płaczemy. Myśmy prosili. Thank you.
Ale może to jakie poniżowanie? Panie gospodarzu, w porządku? Nie, wszystko tak bardzo. Zapłacone? Porządek. Dziękuję, prosimy bardzo. Dziękuję. Proszę nie zapominać. Ale cześć. Panowie, co robią z resztą tego czarodziejskiego wieczoru? Pójdziemy do Explanady na Montmartre. Proszę bardzo. No proszę. Na Lantyk to bardzo. Lantyk to bardzo. Myślisz, no, Janek, no. Daj no zajadzić. Czy nie palisz? Dlaczego? Dlaczego się nie palisz? Jednym panierku. Mysz, parodytek, no. Ja zapalisz. No proszę. No nie może się tak, uprzejmie, tak. Proszę. Dziewczynki. Nie. Proszę. Nie dla nas zabawa. Proszę. Nie gruba się chodź. Do domu. Proszę. Gruba się chodź. Do domu. Dziewczynki, no. Nie, no chodź. Mały, weź go. Chodź tam. Nie, Peniu, co tam? Nie, Peniu. Jaże. No. Chłopczyki, zdaje się, są pod gazem. Rzeczywiście, coś nieco się wypiło, że tak powiem. I właśnie z tego powodu jesteśmy spragnione damskiego towarzystwa. Ale w szlachetnym tego właśnie słowa znaczeniu. Choć faktycznie może mi koleżanka zafunduje później coś. Janek, chodźże, przedstawię ci cudnej nimfie i czarownej dziewicy. Toż tutaj mój przyjaciel Janek, bardzo ładny chłopak. Przedstaw się pani. No to idziemy. Ha, rzeczywiście. Wstrętny pija. O jak ja cierpię moralnie. O jak mnie mgli. Dobrze ci tak. A gdzie litość, kobica? Gdzie serce niewieście? Wiedz, pijaku jeden, że serce niewieście jest litościwe nawet dla takiego nicponia jak ty. Jak proszę? Zrobiłam ci barszczyku czerwonego. Barszczyku? Tak. Na buraczka? Tak. A nie jest, drogi mój. Pewnie się wstydzi przyjść. Dobrze, że się chociaż wstydzi.
Nic poń paskudny. Janku! 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 Pójdę po niego, bo on sam nie przyjdzie. Idź, idź, moja droga, zawolaj go. No może, może byjesz tego barszczu dla mnie, co? Masz. Co tam? Wyrzuty sumienia! Obiad stygnie. Ładnie, ładnie. Jak to? Nie przywitasz się ze mną? Nie śmiem ci spojrzeć w oczy. Bardzo mi było wczoraj przykro, żeś tak o mnie zapomniał. Ale jeżeli jesteś z tego powodu taki smutny, to już nie martw się, przebaczam ci. Przecież mnie kochasz. Boże, Boże. No nic takiego się nie stało. Pewnie, chodzić na pijaństwo to rzecz bardzo nieładna. Ale ostatecznie jeszcze nie tragedia. Żebyś mnie tylko nigdy nie zdradził, to już będzie dobrze. No, chodź na obiad. Barszczyk świetnie ci zrobi. Chodź. Janek, co ci jest? Nic. Proszę. Pan do lekarza? Tak. Pan chory? Ale skąd? Nie no, tak tu czekam na jednego. Kolega miał być. To dobre, bo ja myślałem, że pan... Co,
Skąd? A pan tu co robi? Pomyliłem się o piętro i wychodzę. Czeka pan dalej? A tak, tak, jeszcze trochę. Numer 11. Numer 11. Nie ma? Proszę następny. Panie Janku, co jest? Może pan rzeczywiście? Ale skądże znowu? Nie no, idziemy. Przecież tu wstyd przebywać. Czemuś taki smutny? Ja? Zdaje ci się, jestem wesół nawet. Bardzo wesół. Mówisz nieprawdę. Coś ukrywasz przede mną. Ale zapewnię cię, kochanie, że nic. No, a może ty mnie już nie kochasz? Ja ciebie nigdy nie kochać? Wierz mi, że nigdy nie kochałem cię silnie. Nie wiem tylko, czy jestem ciebie wart. Janku, jaka ja jestem szczęśliwa. A teraz chodźmy się sfotografować ze Słoniem. Przyjemny wyraz twarzy. Raz, dwa, trzy. Masz. O. Patrz, jaki śliczny niedźwiadek. Szklankę wody. Na pani także? Dziękuję. Byliście na spacerze? Tak. A gdzie Janek? Poszedł do siebie. Karolu! Chcesz? Patrz. Widzisz, jaki Janek smutny.
Boję się o niego. Nie bój się. Jutro z chłopakiem pogam, zapytam się, co mu lubce i będzie wszystko w największym porządeczku. Na pewno? Pomurowane. Sekrety przede mną robisz? No gadaj, chłopie, co cię gryzie. Jestem chory. Janek, czy to może w związku z tą libacją coś mi się zawierusili z tymi dziewczynkami? Tak. No to nie mogłeś od razu powiedzieć. Jako mi było wyznać. I frajerze, dam ci adres jednego konowala, to cię w trymiga wyleczy. Tam mnie zobaczy. Bardzo ci dziękuję. Cie, nie ma za co. Ja też przed ślubem byłem chory, a przecież że będziemy mieli dziecko. Będę ojcem. To znaczy, że ja tam będę mógł się ożenić? No naturalnie. Bez przemądrzałych doktorów i bez długiego zawracania gitary. Wyleczy się, zanim ten dom podciągniemy pod dach. Napisz mi adres. Więc uważaj. Siądziesz w siódemkę. Pojadziesz na Pragę do ostatniego przystanku. I tam, jak wysiądziesz, to pójdziesz na Pragę. Bo ja, proszę pana... Rozumiem. Rozumiem. Takie sprawy trzeba trzymać zawsze za zasłoną. Pani, pan się tym przejmuje. Szanowny panie, trzeba się tym przejmować. Wszyscy przez to musimy przejść jak przez Odrę. Tak, to tak jest, panie doktorze, ale... Panie doktorze, ja chciałem... No, ożenicie, ja wiem. Ja panu dam momentalnie lekarstwo. Cudowne lekarstwo. Żaden doktor nie ma takiego lekarstwa jak ja. Proszę pana, tysiące wart, a dla mnie tylko 20 złotych. Choroba minie jak ręką odjewszy raz nie ostatni. Dokąd idziesz, Janek? Poczekaj na mnie. Nie mogę, śpieszy mi się. Na czułe spotkanie. Nadal tu. Serwus. Ze mną spotkać, żeby... Żeby ci powiedzieć, że metrykę i potrzebne dokumenty już wyrobiłem. I w przyszłą niedzielę możemy spaść z ambony. Cudownie! Janku, a gdzie my będziemy mieszkać?
No proszę, ładny? Śliczny. Tylko czy my się pomieścimy? Taki mały. Mały, ale pakowny. Mówię ci, że wszystko już obmyśliłem. O, idealny rozkład. Patrz. Ach, jakie śliczne mieszkanko. A jaki komfort? Wspaniały. A co tutaj będzie? Tutaj? Spiżarnia. Aha. Tu kredens. Tu szafa. A tutaj? Tutaj? Janku, jaka ładna fotografia. A rzeczywiście, że ładna. A kiedy my się sfotografujemy? Długo. Patrz. Aha. Elegancki facet. Taki. Pytanie. Janku, patrz, jaki śliczniutki, jak aniołek. Albo ten drugi. O, ten lepszy, zażywny. Tylko strażelek. Ja bym wolała mieć takiego śliczniuteńkiego, jak ten pierwszy. Miejmy nadzieję, że wkrótce się takiego dorobimy. Prędzej będę ciotką. Wiesz, Zocha już niedługo zostanie matką. Szczęśliwy Karol. Nawet się trochę niedobrzy. Jestem o nią niespokojna. Sama w domu została. Co, chcesz wracać do domu? Tak, ale razem. Odprowadzisz mnie? Już naturalnie. No i co pani na to, moja pani? Kara Boża i tyle. Szkoda tylko tej biednej Karolowej. Szkoda, szkoda. Słyszałeś? No cóż, muszą plotkować. Ale tak dziwnie. Janku, ja przeczuwam, że tam stało się coś strasznego. Będzie synek. Boże, jeżeli Karol, przecież i ja. Za winy rodzicy, kara za grzechy ojca.
Chodź. Muszę ci wyznać straszną prawdę. Czemuś mi tego prędzej nie powiedział? Trzeba go ratować. Gdzie Janek? Bandaż. Spokojnie, spokojnie. Po co pan mnie tak męczy? I tak strzelę sobie w lep albo skoczę do Wisły. Czy pan oszalał? Czy tak postępuje mężczyzna? Tak postępuje tchórz. Nie jestem wcale tchórzem. No jest pan. Chce pan uciec od życia. Muszę. Nieprawda. Pan się musi leczyć. Ale przecież to jest nieuleczalne. Janku! Halina! Nie, niech pan mnie puści! Niech pan mnie puści! Niech Halina! Niech pan mnie puści! Czekaj! Spokojnie, spokojnie. Halinko. Janku, coś ty zrobił ze sobą. Coś ty zrobił z naszym szczęściem. Teraz już nie będę miała ani ciebie, ani tego domku, cośmy rysowali. Ani dziecka. Ani już nigdy nie. Wszystko stracone. Nieprawda. Wasze szczęście można jeszcze ratować. Jak to? Przecież to nieuleczalne. Dosyć tych bredni. Wszystkie choroby weneryczne są uleczalne. Całkowicie uleczalne. Boże wielki, uleczalne? Janku, a ty szukałeś śmierci. Janku, co się z tobą stało? Janku, słyszysz? Jeszcze możemy być szczęśliwi. Janku! Janku! Nie tylko możecie, ale na pewno będziecie szczęśliwi. Tylko choroby nieleczone stają się tragedią chorego i plagą społeczeństwa. Tysiące mogił, ofiar zarazy, setki twarzy zżartych niby trądem. Oto skutki nieuświadomienia.
Człowiek, który zaniedbuje leczenie, krzywdzi siebie i popełnia zbrodnie wobec społeczeństwa. Podczas kiedy my, przez głupią pruderię, zamykamy oczy na zastraszający wzrost chorób wenerycznych, plaga ta sięga po coraz to nowe ofiary. Gdy noc zapada, tysiące prostytutek wychodzi na ulice miasta, krążą jak ćmy, bawią, kuszą, a każda z nich, każda to rozsadnik chorób wenerycznych. Czyż rozumny mężczyzna będzie korzystał ze względów prostytucji? Nie. Ale alkohol przyćmiewa rozum, dlatego największa ilość zarażeń zdarza się po pijanemu. Szkody wyrządzone przez kilę w naturalnym przyroście ludności są ogromne. W samej tylko Polsce rocznie rodzi się martwych dzieci 50 tysięcy. Na zasadzie statystyki obliczono, że w Polsce mamy przeszło 1 000 000 chorych wenerycznie. Tego miliona przeszło 50% przypada na syfilis, czyli kilę. Kila jest chorobą niezwykle groźną i zaraźliwą. Można się jej nabawić w najrozmaitszych opcjach. Na przykład przez posalunek lub użytego papierosa. Przyczyną kili jest bakteria, krętek blady, spirocheta pallida, drobne żyjątko wielkości około 12 mikronów. Skręcone w regularne sprężynki. Widoczne tylko pod nikotem. Wystarczy, że taki kręty lady, pochodzący od człowieka chorego na syfilis, trafi na najmniejsze uszkodzenie naskórka, a już spirocheta dostaje się do krwi człowieka i rozmnażając się w milionach egzemplarzy, wywołuje zatrucie organizmu. Pierwsze objawy chorobowe występują po 3 tygodniach w formie obrzodzenia. Znajduje się ono zawsze w miejscu, gdzie nastąpiło wtargnięcie bakterii. Wrzód jest bezbolesny i z tego powodu bywa często lekceważony. Po 9 dniach pojawia się wysypka na plecach i bokach tułowia. Po zniknięciu wysypki następuje okres utajenia, po czym nadchodzi okres najgroźniejszy. Kila trzeciorzędowa. Kila jest chorobą bardzo ciężką, lecz prawidłowa kuracja daje całkowite wyleczenie. Słyszałeś? Janku, musisz mi obiecać, że się będziesz leczył. Musisz mi to przysiąc. Przysięgam. A teraz chodź, musimy się spieszyć. Dokąd? Do Karolów. Przecież nie możemy ich zostawić w nieszczęściu. Chodź. Dzielna z pani dziewczyna. Jako lekarz, walcząc z ciemnotą i pruderią, czuję, że odnalazłem w pani sojuszniczkę, oddaną gorącą tej doniosłej sprawie. Całym sercem. To dobrze, bo kochające serce nigdy nie zawodzi. Jakbym go widział, tego fotografa. Wiesz, patrz. Wujka. Serdecznie.